Dzień dobry. Dzisiejszy temat to odpowiedź na pytanie, skąd mam wiedzieć, że Bóg w ogóle istnieje? I to pytanie zadają ludzie często w różnych kontekstach. I tutaj najprostsza obserwacja, którą możemy zrobić, jest taka, że w zasadzie nie istnieje na Ziemi taki lud, który w naturalny sposób nie byłby przekonany, że Bóg istnieje. Wszystkie ludy uważają, że Bóg istnieje i często odwołują się do tego, że ich przodkowie spotkali Boga i ich przodkowie przekazali im tą wiedzę, że Bóg istnieje. I ta forma wiary w Boga jest oczywiście różna od tych, które na co dzień słyszymy, ale wspólnym mianownikiem jest to, że wszystkie ludy wyznają, wierzą, są przekonane, że Bóg istnieje. Nazywają go czasem Bogiem, czasem duchem, czasem jakąś istotą, która stoi nad nimi. Dotyczy to również bardzo izolowanych szczepów żyjących w puszczach, pustyniach, które dotąd nie zetknęły się z żadną inną kulturą, a zwłaszcza nie zetknęły się z tym, co my znamy ze Słowa Bożego jako Ewangelia. W jaki sposób to jest możliwe? No więc, jeśli byśmy chcieli tak uczciwie na to spojrzeć, to od razu nasuwa się prosty wniosek. Ich przodkowie faktycznie spotkali się z Bogiem. I my nawet wiemy, jak mają na imię Adam i Ewa. I ich przodkowie przekazali swoim dzieciom, a te dzieci ich dzieciom, a te dzieci ich dzieciom. Tak doszło do tych plemion, które dzisiaj nawet żyją w rozproszeniu, bo wszyscy się wywodzą od Adama i Ewy. Wszyscy posiadamy tę zdolność wyciągania wniosków z tego, co widzimy. I te wnioski prowadzą nas do tego, że wiemy o istnieniu niewidzialnego stworzyciela, niewidzialnego stwórcy. Na podstawie obserwacji tego, co zostało przez niego stworzone. Na podstawie jego cudownego dzieła stworzenia. Nikt nie wierzy w to, że zegarek się sam zrobił. Nikt nie wierzy w to, że samochód się sam zrobił. Nikt nie wierzy w to, że parowóz się sam zrobił. Nikt nie wierzy w to, że laptop się sam zrobił. I zwykły guzik, nawet jeżeli jest znaleziony gdzieś w wykopaliskach archeologicznych, od razu naukowcy wszyscy uważają, że jest to ślad działania twórcy, człowieka. Tym bardziej te wspaniałe rzeczy w przyrodzie nie stworzyły się same. Stworzył je Bóg, Pan Jezus Chrystus. Pisze o tym między innymi Słowo Boże w wielu miejscach. I jeden z cytatów, który tu przytoczę, to jest z Nowego Testamentu, wypowiedź apostoła Pawła. On mówi coś takiego: albowiem od stworzenia świata niewidzialne przymioty Boga, wieczna Jego potęga oraz boskość stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także ludzie nie mogą wymówić się od winy. To mówi list do Rzymian, pierwszy rozdział, 20 werset. Na podstawie obserwacji stworzenia możemy jedynie dowiedzieć się, co prawda, że Bóg istnieje oraz wyciągać pewne wnioski o Jego mocy, sile, bogactwie Jego intelektu i myśli. Niczego natomiast nie możemy powiedzieć o Jego cechach, takich jak miłość, życie, miłosierdzie, dobroć. W tym celu od Boga otrzymaliśmy Biblię, Słowo Boże. Tylko w Biblii jest zawarta taka wiedza.
Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Wam Bóg błogosławi.